Siema, siema, jestem Riot Replay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną klasycznie widzowie na czacie, siemaneczko wszystkim, witam serdecznie. Czat oczywiście jest na Twitchu. I co, mam nadzieję, że ten odcinek ogólnie oglądacie w niedzielę. Mam wielką nadzieję, że wam się Kolonia podoba, bo już dla was pewnie ona wyszła, premiera miała być w piątek. Mam szczerą nadzieję, że bez żadnych problemów ta premiera się uda. Ale cóż, dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z odcinkiem kolejnym, ale zanim to jednak nastąpi, pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję oraz łapkę w górę, bo naprawdę lecimy po... jakby się dalej dobić do wakacji, chociaż nie, o, może się uda? Do wakacji 50 tysięcy subów? To byłoby zarąbiście, nie? Bo ostatnio naprawdę tych subów leci jak porąbane, więc nieźle, nieźle. Tak, jeszcze wiadomo, tłusty czwartek też, no dobra. Słuchajcie, bez przedłużania co się robimy. Ursus C362 akcji z przetrzesarku Fara dzisiaj będzie. Oraz będziemy sobie prasować już normalnie sianko, którą zwałowane i tak dalej, naszą praską New Hollandą. Mamy nową zgrabiarkę, postanowiłem na taki modzik, trochę taki rosyjski. Ogólnie bardzo seria taka trochę półrosyjska jest, nie? Taka pół... przepraszam. Bardziej ruska niż rosyjska, nie? Bo dużo tutaj masz tam z Rosji gdzieś tam, albo ze wschodniej, za wschodniej granicy. Po prostu one są takie fajne, przejściowe między polskimi, a już trochę większymi maszynami takimi, nie? Także, no cóż, nie ma co, nie? Aż tam zapomniałem w ogóle, że mam to? Ale to jeszcze będę siać. Dobra, siadamy do siuntki. Ja już to zapalam. I lecimy na łąkę. Polecimy sobie na jedną łąkę, która jest dosyć daleko. Mam automat polany, poczekajcie, bo ja dzisiaj nagrywam dla was odcinek z prezentacji mapy, co ona zawiera. I zapomniałem wyłączyć wszystkie naręczne, okej. Umyję siątkę? Tam jeszcze jest dobrze. Idziemy tak teraz w pole, więc po co mam mieć 60, nie? Dobra, ruszamy, tak już pani wraca ze sklepu, z GS-u. A właśnie, jeżeli ktoś gra na nowym update'cie, to pamiętacie, że już tu nie ma GS-u, nie? To jest po prostu S. Bo GS to oczywiście gmina spółdzielnia, to jest po prostu teraz spółdzielnia. Więc trochę tutaj musiałem mapę wykastrować. I mam teraz spółdzielnia, nie? Już to nie jest GS, jak coś. No, także lecimy sobie. Ja daję miodę cały czas, kochany widzu. Także do S-u, a nie GS-u. No ale dobra. Więc zjeżdżamy tutaj i tam jest taka jedna łąka, którą będziemy sobie właśnie dzisiaj przetrząsać. Potem pojedziemy drugą łąkę, będziemy prostować, także taka ogólnie praca luźna. Ja mam nadzieję, że na kolejny odcinek już wam się postaram wszystko ogarnąć, sprasować i tak dalej, żebyśmy mogli sobie zwozić, nie? Okej, rozłożyło się wszystko chyba. Więc spoko. Odpaliło się? Odpaliło. No i ogień. Czwórko będę sobie chyba zgrabił, no spokojnie. Zagrabimy, zmienimy sobie. A tak propos, mam bekę z ludzi, co pod twoim filmem piszą: wydaj jeszcze Ursus na mikrofale, żeby się miło grało. No tak, ja właśnie też zauważyłem, że po tym, kiedy powiedziałem, że mapa wychodzi na konsolę w piątek, dużo osób właśnie do mnie pisze: ej, zróbcie Ursusy, zróbcie tamto, nie? Bo mi się będzie fajnie grało. No tylko pytanie, czy ja kiedykolwiek robiłem jakiegoś moda, nie? Wiecie, pewnie jak ja zrobię jakieś Ursusy, wcale nie byłyby lepsze od tych szwagrowych na modhubie, nie? To raczej na pewno, nie? Jeżeli bym teraz z tego siadł, pewnie musiałem posiedzieć na tym jakieś kilka miesięcy, żeby się tego nauczyć i wtedy dopiero zacząć robić, nie? Także ludzisko, wierzcie mi, zanim ja się do modów, do tych wszystkich modyfikacji zacznę robić, to wy się tego spokojnie nauczycie, nie? Także ludzie, nie zwlekajcie, uczcie się robić mody, bo dosłownie jesteśmy na samym poziomie, więc jeżeli chcecie być lepsi ode mnie w moddingu, to po prostu wystarczy, że teraz zaczniecie robić mody i jesteście lepsi, nie? Także tak to właśnie wygląda. Tak, musiałem sobie porobić z tego infraka, bo tam taki problem miałem. Kiedy robisz brzuszki na fotelu? Słuchają o pączkach? Co? By the way, driver chce coś robić, coś 60 lepić? A, no to dobrze, że lepi, no. Fajnie. No, wiesz. Szkoda, że tak późno w sumie, nie? Bo mógłby te 60 zrobić wcześniej, byłoby lepiej, nie? Słyszysz? O, masz, kamera się włączyła. A dlaczego się włączyła kamera? Czekajcie. To już normalnie był reset robiony. Okej, okay. Teraz tryb. Czysto. A to sobie pojeździmy tak z tej trzeciej osoby, nie? Troszkę po... Patrzcie w ogóle, jak fajnie łapie parciku ta zgrabiarka, nie? Niby taka malutka, a jednak zobacz. Zbiera stamtąd nawet, nie? Skąd mam Ursusy na kolonii? No skąd mam mieć? No pobrałem z internetu.
gram na PC-cie jak coś, nie? Więc na PC-cie tego masz dużo. Okej. A to jest akurat taka wersja z przednim napędem i z tuzem, więc jest to naprawdę kozak maszyna, nie? Terminator po prostu. Tak, nagrałem teraz odcinek, dokładnie tak. No. Także za chwilkę, jak sobie to skończymy przetrząsać, ja jadę na pole, które jest już przeze mnie przygotowane na dzisiejszy odcinek. Właśnie to pole będzie, no będziemy tam sobie po prostu prasować. Więc myślę, że nam też się również spodoba, bo dzisiaj tak trochę odcinki zielonkarskie bardziej. A propos odcinków zielonkowych i propos tematu zielonkowego, mamy to pierwsze informacje dotyczące nowego dodatku. I to będą jakieś tam nowe kiszonki z kukurydzy, że teraz będzie można sypać przyczepy na taką maszynę i ona będzie owijana w baloty, więc rzecz spoko, nawet w sumie coś nowego. A tak poza tym to co? Prasy, owijarki, takie, no jakoś tam po prostu nowa marka z niej współpracuje i wiecie, i musi zrobić jakiś dodatek do tego, nie? Ale według mnie jakieś tam nie jest to mega, mega rzecz, nie? Riot, a plandeki sprawdzone czy nie? Plandeki są sprawdzone, ale tylko jedne, bo plandeki na... plandeki jako prefab, czyli dla osób, którzy... Znaczy, plandeki prefab to są plandeki, które pobiorą głównie osoby, które tworzą modyfikacje, nie? Jakieś budynki, będzie potrzebna jakaś plandeka, to sobie weźmie, albo coś tam, czy jakieś silosy, siema Krystyn Nau. To sobie właśnie ta osoba użyje tych plandek, nie? Bo to są prefaby. A osoby, które czekacie, czy wszyscy gracze czekający na plandeki, te playstable do postawienia, no to musicie chwilę poczekać, no bo one są w testach na konsolę. Dzisiaj ja tak zauważyłem i dzisiaj jak nagram, to jest to środa, nie? I no tak myślę, że może jutro wyjdą, nie? W czwartek, jak dobrze będzie. Ale tego nie wiem, tak tylko zgaduję. Więc plandeki dla prefab są gotowe, ale mam status taki, że muszę czekać, aż czy one wyjdą razem z Santim, nie? Więc modhub chce po prostu wydać te dwa mody razem, nie? A nie osobno. Także dla mnie spoko na pewno, nie? Bo też nie musisz czekać i wszystko będzie fajnie ogarnięte. Dobra. Idziemy. Widzę agro, że kozak emotka jakaś, no. Gaczat. Poka kupol. Okej. My sobie jadymy. Cześć, kac, ale to masz nick. Kac, psak, sz. Kac, psak, sz. Łamanie językowe jakiś normalnie hop mi daje. Okej, okay, dobra. No, więc jeżeli już gracie na kolonie, to napiszcie, jak wam się ogólnie gra i konsolowcy, czy siedzi wam ta mapa, nie? Bo to ogólnie dla was starałem się z tą mapą. PC-owcy już tak się na niej nagrali dawno temu, więc... pytam bardziej teraz o konsolę, nie? Także komentarze są dla was, nie? Okej, okay. Ja sobie tutaj stanę. Nie ma co raczej, nie? Gasimy. Jak z obora tłumaczyłem przed chwilą. Obora poszło nam chyba z powrotem. Kazali mi porobić te atlasy, więc porobiłem je, no i czekam na informację zwrotną, nie? Prezes z piątku, siemka, prezes. Okej, okay. My tu właśnie sobie wyjeżdżamy. Wolne? Chyba tak. O, nie wolne, ale trudno. Fajna muzyka. Ile na save przegrane? 72 godzinki chyba mam w tym save'ie, więc nie jest źle, tym bardziej to jest 45. 46 odcinek, przepraszam, 45 już nagrałem. No, 46 odcinek. No, więc taka o nawet, nie? Powiedzmy, że gdzieś tam... no dużo się gra poza tymi streamami jednak, nie? Znaczy poza odcinkami gra się dużo na streamach, ogarnia się i tak dalej, testuje się coś tam, więc tak to sobie leci, nie? Lubię wodorzec? Spoko jest wodorzec, no. Okej. Okay. Mam wizę, że patrz mi rośnie, więc fajnie. My idziemy na łąkę 65. No bo tam mamy... A co tam jest? A, tam jest ten Store Deliverance chyba, tak? Czy coś tam? Słuchajcie. Zaraz, sekundka. Bo tam jest, pokazuje mi miejscówkę. Siema Kuchi. Albo to jest tak? Jak to się odpala? Ej, Shift S? Czy którym to się robiło, żeby ten store delivery ogarnąć? Bo ja nie pamiętam, a tam mam ten pokazany przecież. Dobra, my sobie tu zajrzamy. Będziemy sobie pracować. Dzisiaj akurat w siano, dlatego że niedługo zakup
Alt F4, no wiadomo. I niedługo będzie zakup, planowany zakup właściwie jakiegoś fajnego poszewozu, takiego niedużego. No bo już wiadomo, będziemy szli w troszkę większą wydajność, dlatego już sobie wszystko przygotowuję po to, żeby ten paszowóz był ogarnięty. Czy mam tu zaprogramowane w ogóle przyciski do tego? Do wysypywania? No nie pamiętam. Tu mam światło, tak? To może tutaj mam. Słuchajcie, już nie pamiętam, gdzie mam to zaprogramowane. A może tu? Się podnosi, to się włącza. Światła. Awaryjki. Ty. Dobra, mam tutaj. Lewy kontrol. A, kontrol shift, tak? Nie. Alt shift. O! Właśnie, o to chodziło. Dobra, dziękuję serdecznie za podpowiedź. Dobra. No, no dzięki, dzięki. Chcemy tego okulisty? Nie wiem, okulisty, nie. Ja mam pomysł po prostu, jak zrobić to z tym okulistą. Po prostu sobie monitor bliżej podstawię, wiesz, bo z daleka to mi ciężko sami czytać ten czat. Dobra, nie wiem, ile w ogóle tu będzie tych belek, raczej nie zastanawiam się jakąś dużą ilość. No ale jednak warto, myślę, mieć takie coś, nie? Trochę tego porobione. I w sumie ty, poczekajcie, bo jeżeli ja teraz mam już belki słomy, znaczy mam kostki słomy, mam belki siana i mam belki kiszonki, to już mogę robić TMR tak naprawdę. I to trzeba będzie jakiś, na pewno, może w kolejnym odcinku, już na kolejny odcinek, postaram się jakoś ten TMR ogarnąć, w sensie jakąś fajną, jakiś fajny paszowóz, żeby TMR już robić, nie? Bo jednak 100% wydajności jest lepsze od 80%, które aktualnie mamy, a w sumie na razie nie mamy 100%, tylko mamy 40% chyba, bo dajemy samo siano, nie? Teraz, chcę, żeby siano się skończyło i potem już lecieć tylko i wyłącznie z kiszonką, nie? Także nieźle. Siema, panie parterze, Siling, witam. Czemu ja chcę wysłać dłuższą wiadomość na czacie? Pisze mi, twoja wiadomość nie została wysłana z powodu konfliktu z ustawieniami moderacji kanału. Może piszesz jakieś niedozwolone słowa albo coś, nie? Albo automat na Twitchu ci ogranicza w jakiś sposób to, co chcesz wysłać. O, piszesz jakieś wordy brzydkie. Letni Palion 3, siemaneczko, dzięki za followka, czy za followka. Sorry, już mam automat już ustawiony, siemanka, siemka, siemka, siemka. Sorry. A, nie zgodnie pisze normalne słowa? No to nie wiem czemu. Dobrze, koniec, wychodzi druga mapa po osadzie, która mi pasi z klimatem. Niestety FS22 jest strasznie ubogi, jeżeli chodzi o mapy. No to prawda, to prawda. I następnego FS-a nie kupię na premierę ze względu na że tak mało map. Ja myślę, że kolejnego FS-a kupię na pewno, nie? Na premierę. Jeżeli dalej się będę tym zajmował. Ale ten... No fakt, że mało map jest, nie? To naprawdę też ubolewam nad tym. Bo mogło być trochę tego więcej, nie? I też nie twierdzę, że moje mapy są akurat najlepsze. Ale no... No brakuje map po prostu, nie? Brakuje. Bawi się do czego na osadzie? To elegancko. Ile czasu robiłeś osadę? No zacząłem ją robić gdzieś tam chyba końcówka grudnia i skończyłem, no 13 maja była premiera. Tylko że z osadą byłoby tak, że ona wyszłaby nawet w kwietniu, nie? No tylko że... Tak długo czekam na testy, bo ja 21 dni roboczych chyba było. Nie, 20 czy 14 dni roboczych chyba było oczekiwania, co nie? Na w ogóle rozpoczęcie testów. Więc mapę przyjęli za czwartym razem. Tak naprawdę, więc mogę wyjść dosłownie miesiąc wcześniej, nie? Także takie nawet końcówka kwietnia, albo środek kwietnia mogła tam wyjść, nie? Tylko że wtedy było strasznie dużo modów. Dlatego tak to. Tak to szło, nie? Topornie. No teraz tych modów jest mniej, ale i tak trzeba długo czekać, no bo wiesz, już gdzieś na pewno osoby, które... Znaczy, wydaje mi się, że Giants po prostu miał tak, że mieli dużo tych modów, więc sporą ilość osób przeznaczyli do testowania modów, nie? Do tego działu modhubowego. Jak już teraz tych modów mają mało, to po prostu zajmują się tylko tym osoby, które się zajmowały wcześniej, nie? No. Riot atak ładne pokosy... Riot, a będą tak ładne pokosy na konsolach? No to ja mam modyfikacje na konsole, znaczy na modyfikacje na pokosy, nie? Na konsolach nie masz chyba tego modu, dlatego tak to nie wygląda, nie? A ten, jak się chodzi też o tekstury, to tekstury są w mojej grze jakby, nie? Ja sobie zamieniłem pliki, więc nie będzie coś takiego. Normalnie tekstury masz swoje, te które masz u siebie w plikach gry, nie? Na konsolach. Czyli takie podstawowe, nie? I tak poleciałem za nim bardzo mocno, bo dałem wam tekstury zbóż, które są gdzieś tam
wydane, ale są po moich tuningach, więc no, macie po prostu coś ode mnie w gratisie, nie miało tego nie być. Czy RallyJoy działa z Xboxem? Ogólnie to z tego są jakieś testy, chyba będą przeprowadzane na tych Xboxach i możliwe, że ten RallyJoy działa na konsolach, ale na pewności zapytaj się po prostu autora, nie? Napisz do Gaming Button Boxa, czy to właśnie trybi na konsolach, ale wydaje mi się, że raczej tak, bo to po prostu to działa jako zwykły kontroler, nie? Więc poczepiasz sobie to, podłączasz dajmy to konsoli albo PC-ta i po prostu wykrywa ci jako dodatkowe klawisze, nie? Więc powinno to działać, nie? Dobrze, kolejny wychodzi teraz, ponieważ Mount Hub zmieni te swoje sposoby testowania i będzie już zmieniał mod... Nie, wiesz co, nie. Mod Hub zmienia sposób testowania, ale wydaje mi się, że w mapach nie będzie Atlas obowiązywał, wiesz? Bo w mapach byłoby totalnie nieoptymalne. Mapa jednak, jak jest w spójnym klimacie, to wiele tekstur, wiele modeli korzysta z tych samych tekstur, nie? Przez co jest raz, że spójna, a dwa, że jest zoptymalizowana pod względem jakości, czy wielkości pliku, nie? Kaskuś.pl, siemaneczko, witam serdecznie, siemka, dzięki za follow. Więc raczej nie będę tego zmieniać, ale na pojedyncze modele jak najbardziej Atlas, myślę, będzie już wprowadzony na stałe, nie? Na przykład, co ciekawe, dzisiaj wyszedł jakiś modzik na modhubie, patrzymy, no Atlasów nie ma, nie? A do mnie się już trzy razy zaczęli dopierdzielić. Ja wiem, że tak płaczę strasznie te wszystkim i tak dalej, ale po prostu nie lubię niekonsekwencji takiej, nie? Że od innych się wymaga jednego, a od drugiego drugiego. Podwójne standardy są czymś, czego naprawdę nienawidzę, nie? A niestety tak to i w tym farmingu na modhubie aktualnie jest, więc oby to się zmieniło, nie? Bo albo wymagamy od wszystkich tego samego, albo nie wymagamy od nikogo, nie? Dobra. Mamy fulla, wiecie co? A, to jeszcze mam trochę. Miałem jechać na chatę, ale no tak, pojedziemy na chatę. Ja się w sumie od razu zabieram za zgrabianie całej reszty łąki i będę to oczywiście sobie prasował. Także tak to będzie wyglądać. Dieter 2? Nie wiem, na razie jakoś tak nie planuję chyba dieter robić. Okej. Okay. W realnym życiu tak szybko się nie rozwijasz? W sensie chodzi ci o to, że tutaj ten, na tej serii? A że to nie jest seria jakby z reala, nie? Nie jest to seria Rebona mega realistyczna, po prostu sobie gram, ale gram sobie w taki sposób, że mam bardzo powolny progres i gram w taki sposób ciekawy, po prostu jakiś sposób dla widza, nie? Wiesz, żeby to się działo, nie? Bo my nie chcę robić 100 odcinków na jednej modzie, nie? Czy coś. Mów mi Szymon. To nazwij się Szymon, a nie Kacprzaksz, okej? Okay? Bo pod te niki wymyślono. Tak ja tam, wiesz, ja powiem ci, mów mi Zygfryd, nie? A ty okej. Okay. Wiesz. Jest dużo osób na tym czacie i jak to każdego mam zapamiętać jeszcze jego drugie imię, którego nie widać, to nie wyrobiłbym chyba za bardzo, nie? Dobra. Zajeżdżamy sobie na gospo. Jak mówię, ja się jeszcze przyczepiam od razu. Dobra, ludzka, wybaczcie, że się film urwał, ale skończyła mi się klisza w aparacie. Ale już jesteśmy z powrotem i słuchajcie, ja tylko dogram się do końca, bo kończę odcinek. Dzięki za uwagę, życzę wam miłego oczywiście dnia. Wpadajcie na stream na Twitcha. Do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam serdecznie. W kolejnym myślę będzie jakaś kiszoneczka. Zwożone sianko, no i robione temer z kiszonką, nie? Dobra, dzięki, na razie, trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam, pa, pa.